perfect future. And fuck. Obiad Argentu zniszczony. Po ciężkich bojach w piekle udało ci się znaleźć drogę powrotną. Demony jednak próbują przejąć Marsa. Musisz znaleźć sposób na zamknięcie stworzonego przez Oliwię piekielnego portalu. Tak, czyli Doom odcinek... nie mam zielonego kuźde pojęcia, ale zobaczymy i zobaczymy też, jak nam tym razem pójdzie, czy będzie w końcu to trochę lepiej niż wcześniej, bo wcześniej nam to w ostatnich odcinkach troszkę ciężko wodziło. Piekło na Marsie. A więc wracamy znowu na naszą planetę. Wieża Argentu została zniszczona. Portalu nie da się już zamknąć od tej strony. Piekielna moc płynie z miejsca w ich świecie znanego jako studnia. Powróciłeś jednak ty. Jedyny człowiek z krwi i kości, który kroczył po obu wymiarach. Może jest więc jeszcze jakaś szansa. Vega próbuje uzyskać dostęp do plików Oliwii. Jeśli udasz się do najbliższego terminalu, przekażemy ci informacje. To na razie wszystko. Okej. Okay. Let's do this. Let's do this shit! Tu się coś pali. Spalić, czy tam je można gdzieś skoczyć, nie? Bardzo jednostronnie coś w ten kierunek tutaj dany nam. O kurwa, ile tego tam przeleciało? Ej, co to się zaczyna robić za level? Te gówna tak szybko w życiu nie zabijały. O, wcześniej, no dobra, szybko sprawdzi obecne zadanie wysłania misji. O, to jest dobre. Dobrze o tym wiedzieć. Szkoda, że nie przeczytałem tego... pełno odcinku wcześniej. Pingwin. Why are you so doof? To było teraz na twani, nie? Muszę tak szczerze wam powiedzieć. Ale mnie szybko rozjebał. No? Okej. Okej, na razie mam iść tam, ale tutaj też na dole coś jest. I tam też. I to nawet jeszcze niżej, a nie stamtąd przyszłym. Nice. Są na pewno drzwi, które się dopiero po pewnym czasie aktywują. Jakbym coś zrobił i się cofnął na mapie bardzo daleko z powrotem. Takiego jestem ja zdania. Oj, to było teraz ledwo co? Aha, tam mam iść. Uwaga, to mam doskoczyć.
To jest daleko. Lol. Lol. Tyle drogi nadaremna. A jednak. I tu da się znowu zejść. I tam też coś jest, widzicie? Ukryte. A tutaj? Nie. Tam też trzeba zejść, fakt. Myślałem, że jest ukryte. A tam na dole coś jest? Tam też. Give me the key. Możemy trochę znowu poupgrade'ować nasze bronie. 14 takich punktali mam. Znacznie szybciej namierza do demonów. Dobre. Czas między zamierzeniami ulega skróceniu. Też dobre. Nasza bazooka w końcu zacznie się do czegoś przydawać. Tych wszystkich informacji nie potrzebujemy. Tu mamy co? 4 punkciki mamy. Co mamy tutaj jako kolejne? Beczka śmiechu. Niewrażliwość na obrażenia od wybuchających beczek. Okej. Okay. Mamy już wszystko. Zwiększ pełność wyposażenia i skrócenie ładowania przedmiotów. Też dobre. Poprawienie działań wzmocnień. B. No, why not? Okej, ktoś tutaj się lekko rozszerzył na ścianie. Olivia posiada w swoim prywatnym laboratorium artefakt, który badamy od wielu lat. Myślę, że możesz go użyć, by odnaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Nosi on twój znak. Osobistego laboratorium Olivii nie znajdziesz w bazie zarejestrowanych obiektów. Jego zlokalizowanie będzie wymagać poziomu dostępu alfa. Już go przyznałem. Możesz dostać się do obiektu Lazarus z północnego sektora kompleksu badań zaawansowanych. To jakieś 80 km stąd. Żałat? Włącza zasilanie kolejki, która cię tam zawiezie, ale będziesz potrzebować korporacyjnego poziomu dostępu UAC, by ją aktywować. Niedaleko znajduje się stanowisko ochrony. Okej. Okay. Czyli będzie rozpierducha, krótko mówiąc. Tak, już słychać, że będzie rozpierducha. In the face! Lol. Wow, sorry!
Ja chciałem mu zrobić tę śmierć z przestworzy, a to mi takie gumity. Kurwa, o, nie mam. Tu się coś kurwa dzieje. Huch. Okej, wszystko jasne. Tam mamy urnę. Tam jest urna, tylko jak się do niej teraz dostać? A? Niby tak prosto, ale jednak nie prosto. Idzie na dół zaskoczyć. I na dole nic nie jest pokazane, ale... Spróbujemy, czy się zabijemy? Co mi to dało, że tu doszłem? Dosłownie kurwa nic. Sensu. Był teraz taki ślepy zaułek, gdzie myślałeś, że coś znajdziesz? Tak pochowane. A tu dupo placek nic nie ma. Wychujali mnie. Krótko mówiąc. O, ale sądzicie tutaj skoczyć. Nade mną jest dalej ta urna, e. Ale nade mną, jak mam tam wejść? A? Dup. Co tyle tych bocznych ścieżek, skoro i tak nic mi one nie dają? Tam na górę musiałbym się dostać. No nie wiem jak.
Prawie zmienił tą broń nagle. Skurwysyn. Tak to wygląda. Kurwa, to wszystko pozamykane. Po co mam tu przechodzić? Tu jest znowu urna. Self-pack. Na moim poziomie ma być urna, a tam niżej jest self-pack i coś jeszcze. A tam jest też ta urna, patrz, gdzie? Jak tam dojść, nie? Skoczy się tam? Jak myślicie? Spróbujemy, co? Do odważnych świat należy. Damn, suko. No to jedziemy. Mobilność lotnicza zapewnia znaczny wzrost kontroli nad ruchem w powietrzu po wykonaniu podwójnego skoku. Okej. Okay. Zbierz wszystkie 15 piekielnych relikwii i dotrzyj do ołtarza, nim skończy się czas. Powinniśmy dać radę. Tak to mi się wydaje. A, mam jeszcze śpiochy w oczach, kurwa. Zobaczmy najpierw, o co chodzi, a potem... Padłem! Nie mogłem drugiego skoku znowu zrobić, to już miałem na tej samej mapie, już miałem raz ten problem, nie? Że nie chciał podskoczyć do tyłu. Co za bullshit. Jedziemy jeszcze raz.
Fakt. No to teraz zjebałem, bo jedną kulkę, kurwa, się zezłem. Not good. Shitty bitch. Jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że ostatni. Serio. Come on. Easy going. Bisschen to the left, bisschen to the right. Jak to wygląda? O, kaweczka. Dumik z rana. Ach, wszystko ślicznie, pięknie, jak śmietana. Delicious. Oh, come on, baby, come on. Loadingi mnie zdenerwują w tej grze kiedyś, no. Zabójstwa hałem można dokonać z różnych stron, w tym również z góry. O, mogę zrobić trzecią, sobie wybrać. To jest nice wiadomość. To mamy wybrane. I... co jeszcze mamy wybrane? To mamy wybrane, to pierwsze dwa tutaj. Zamęt i zgubienie wydłuża czas wyłączenia do mocy uwagi. Zabrę zwiększa ilość amunicji pozyskiwanej z wrogów, to jest też bardzo dobre. Co mamy tutaj jeszcze raz? Jojo, takie sobie. Zwiększa skuteczność elementów wyposażenia. Takie sobie. Zabójstwa chwały możliwe są ze znacznie większej odległości. To jest dobre. Szybsze wykonywanie zabójstw chwały. To jest też dobre. Zapewnia znaczący wzrost kontroli nad ruchem w powietrzu po wykonaniu podwójnego skoku. Taki trochę advanced movement też by nie było źle, nie? Ale weźmiemy sobie G. No to chciałem podmienić, kurwa. No. Teraz mamy trzy runy naraz, to jest nice. Mapę chcę, zupę. Dokładnie pode mną? No to wygląda, nie? Yeah! What? Dzień dobry. So, and now? Muszę sam kill him, czy jak? A? Czy mam tam doskoczyć? Gdzie indziej nie mam też nawet wyboru. Tylko tam się da skoczyć. Dokładnie tak to wygląda. Jesteśmy znowu w jakiejś ukrytej przestrzeni. To wygląda jak na początku gry, wiecie to jeszcze? Ty bez jaj, to jest też ten początek gry. Tutaj była wtedy ta runa. O kurwa, nie wiem, czy tu chciałem przyjść. Kontrolny osiągnięty? Co, weszłem gdzieś do części kampanii?
Kurwa, znowu tutaj, przecież wszędzie byłem. Kurwa, wieprzu. Come on. Oh yeah, tak to się robi. Z wyskoku w morduchę. Ci, którzy przybyli przed tobą i ci, z którymi będziesz służyć, działają w jednym wspólnym celu – doprowadzić do nadejścia nowej ery ludzkości. Poziom egzystencji. Okej, Fran. Dobra, to było na tyle co tego odcinka. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam jak zawsze do następnego odcinka. Tego wcale nie chciałem zrobić. Ale też mniejsza sobie. Przed tobą i ci, z którymi będziesz służyć, działają w jednym wspólnym celu. Doprowadzić do nadejścia nowej energii. Czemu wrażenie, że on pierdoli od rzeczy, co? Wspólna praca jako zespół pozwoli nam... Pauzę! Naciskam pauzę, nie widzisz? Ej, pauza, zobacz, znaczek pauzy, masz stać. Dobra, to było na tyle, ja postawię się na jego miejscu, może zamknie rej. I widzimy się w kolejnym odcinku, co nie? Tak to wygląda. Ugh.